Chciałbym dzisiaj podsumować troszeczkę, bo wczoraj powiedzieliśmy sobie o pewnych elementach, które są charakterystyczne dla takiego ruchu, który się nazywa ruch późnego deszczu, zwanym inaczej nową reformacją apostolską. To jest bardzo szeroki temat, naprawdę. To tydzień nie wystarczy. Natomiast ja odsyłam wszystkich chętnych do zapoznania się dokładnie z naukami tego ruchu do artykułów Ewy Moen. Tych artykułów jest bodajże z 10. Bardzo szczegółowe opracowanie. Ono się znajduje na naszej stronie Tikwa w zakładce ostrzeżenia. Nazywa się to Ruch Późnego Deszczu, Ruch Stawienników. I tam są linki do tych wszystkich artykułów, które źródłowo znajdują się na stronie Ulica Prosta. Też pewnie wielu znana jest ta strona. Zachęcam do przeczytania tych artykułów, bo jest to bardzo rzetelne opracowanie o tym ruchu i bardzo, bardzo szczegółowe. I ono się skupia na niebiblijnych naukach. Ten artykuł się nie skupia na wykładni Słowa Bożego, ale na wykazania niezgodności tych nauk z Biblią w takim specyficznym... Zachęcam naprawdę dobre artykuły. Także chcielibyśmy zapamiętać adres stron... Tak, ja jeszcze powtórzę. Tikva, czyli T-I-Q-V-A. Po hebrajsku nadzieja. PL. A druga to jest ulicaprosta.net albo .com albo PL. Już nie pamiętam. Wystarczy wpisać Ulica Prosta i wyskoczy od razu na początku. Także to jest strona bardzo znana i już od wielu lat. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy również powiedzieli o pewnym zagadnieniu bardzo specyficznym, które już było zaakcentowane tutaj wcześniej. Chodzi o walkę duchową. Dlaczego? Dlatego, że ten ruch, właśnie ruch późnego deszczu, ma swoich apostołów. Czym oni się charakteryzują? Oni się charakteryzują tym, że sami siebie powołują na apostołów. Inaczej niż było w Biblii. I oni mają szczegółową misję. Mają wizję, każdy apostoł ma wizję. I ta wizja jest wizją, która w skrócie mówi o tym, że mają się nawrócić narody i oni na podstawie tej wizji mają wprowadzić ich do nowego milenium. Czyli do nowego tysiąclecia. Co ważne, ta wizja nie pokrywa się ze Słowem Bożym, ale też nie musi, bo są to nowi apostołowie. Ona nie musi się pokrywać. To polega na ich interpretacji Słowa Bożego. Co ważne, ci apostołowie mają za zadanie wprowadzić tak zwaną służbę generałów, bożych generałów. Co ci generałowie mają robić? Ci generałowie, z racji tego, że są nazwani generałami, mają ustalić strategię duchowej walki. Na czym to polega? Polega to na tym, że jest pewna, kto czytał Synów Buntu na przykład, albo taką książkę Władcy Ciemności, tak, to tam jest bardzo wyraźnie pokazane działanie okultystyczne tej wizji. Chodzi o co? Chodzi o to, że wierzący swoją tą mocą, którą mają z modlitwy, tak, zamykają takie duchowe wrota do piekieł, żeby źli aniołowie nie mogli przejść na tą stronę. A jeśli przechodzą, to są również dobrzy aniołowie, którzy walczą z tymi złymi aniołami. Ale ci dobrzy aniołowie nie mogą wygrać, dopóki wierzący się nie modlą mocno, bo ich modlitwa ma moc, żeby oni wiązali, żeby ci źli aniołowie nie mogli się ruszać i żeby ci dobri aniołowie mogli ich pokonać. Tak w skrócie. I teraz na czym polega dowcip? Ta walka duchowa zbudowana jest na bardzo okultystycznych zasadach. Dlaczego? Bo również jeśli się wejdzie na strony, które się zajmują wróżbami, czarami, to wyraźnie widać, że czarownice, które prowadzą te strony, one gwarantują otwarcie na świat duchowy, zamknięcie wrót, na otwarcie, oni ci umożliwiają wejście przez te wrota do duchowego świata. Albo mogą je zamknąć i wtedy nie można przejść na drugą stronę. I one mają moc otwierania i zamykania wrót. To są tak zwani klucznicy. I to tak samo się pojawia w czarach,
i tak samo się pojawia w tym ruchu. To jest bardzo dokładnie opisane w tych artykułach. Naprawdę zachęcam, bo dobry materiał. I teraz, czy to się przekłada na Biblię? Czy rzeczywiście wierzący biorą udział w takiej duchowej walce? Czy tak jak tu zacytowałeś ten artykuł, ten werset z listu do Efezjan, toczymy bój z krwią, nie z krwią i z ciałem, a z mocami ciemności. Czym jest ten bój? Czy on jest właśnie tym, co promują liderzy tego ruchu? Czy jest to rzeczywiście duchowa walka, której my nie widzimy oczywiście, ale nasze modlitwy mają moc i wiążą fizycznie demonów, zamykają lub otwierają wrota? Czy w ogóle toczy się jakaś duchowa walka w tym sensie, że oto mocy światłości walczą z mocami ciemności? Coś jak w Wojnach Gwiezdnych. Czy w ogóle to ma miejsce? To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, jaka walka się jeszcze w ogóle toczy, jeśli się toczy. A jeśli się... Czy to, co tu słyszymy, co możemy przeczytać w tym, co promują ci ludzie, czy to jest rzeczywiście ma przełożenie na rzeczywistość, czy jest to tylko ich pomysł? Bo często jest tak, że ludzie, którzy poddają się temu myśleniu takiemu i przyjmują tą doktrynę, ona jest atrakcyjna dlaczego? Bo nagle w tym szarym świecie tutaj stajemy się kimś. To już nie jest komputer. My to przenosimy na życie i stwarzamy swój własny świat, własną wizję tego, co się toczy gdzieś tam, w tym świecie, którym my sobie wyobrażamy. I zaczynamy być kimś, zwykłego pracownika, nie wiem, zwykłego biurkowego jakiegoś tam mula, czy jakiegoś innego, my stajemy się żołnierzem. Ta praca, my w tej pracy jesteśmy, tylko jesteśmy, ale tak naprawdę ten świat jest zupełnie inny. My jesteśmy żołnierzem, my mamy miecz, my mamy moc i my tu kreujemy rzeczywistość. I nie dość więcej, kiedy przyjdzie Pan i my wejdziemy w te nowe tysiąclecie, to my nagle stajemy się mocą. To jest nic innego, jak przeniesienie gier do życia. I stworzenie sobie z ekranu komputera własnej rzeczywistości. To jest bardzo atrakcyjne. Dlaczego? Dlatego, że my w tym świecie możemy być kimś. My możemy sami wykreować się na osobę, którą chcemy być w tym świecie. Nieważne, czy te modlitwy nasze są wysłuchiwane, czy nie. My wszystko będziemy odbierać jako wysłuchane modlitwy. A teraz popatrzmy, jak wygląda duchowa walka w kontekście Słowa Bożego. Ile jest w tym nas, ile jest w tym Boga? Na czym się skupia duchowa walka? I chciałbym, żebyśmy przeanalizowali kilka fragmentów i zobaczyli dokładnie, o czym one mówią. Powiedzieliśmy już sobie wczoraj, że kiedy Jezus uzdrawiał, kiedy Jezus czynił cuda, to czynił to w czyim imieniu? Swoim własnym. Czynił to czyją mocą? Swoją mocą. Ale nigdy nie czynił nic sam z siebie, bo mówi, kiedy chcą go ukamienować, to mówi, za który dobry uczynek mnie kamienujecie, bo dokonałem ich wiele z Ojca. Prawda? Dokonałem wiele uczynków od Ojca mego. Czyli to pokazuje, że Jezus nic nie czynił sam z siebie, w niezgodzie z Ojcem. Czyli wszystko, co czynił, było przy pełnej akceptacji Ojca. Czyli Jezus był posłuszny Ojcu we wszystkim. Natomiast nie zmienia to faktu, że był Bogiem. I to, że się uniżył i jest napisane, że uczynił się pustym, to nie znaczy, że on nagle przestał być Bogiem bez mocy. Albo stał się Bogiem bez mocy jakimś innym. Nie. On oddał chwałę i majestat, którą miał w niebie. Ale Bogiem był zawsze. I kiedy przyszedł na ziemię i uciszył morze, to uczniowie, a kto to jest? Kim on w ogóle jest, że on rozkazuje wiatrowi i wożu i oni są mu posłuszni? Kto to jest? I byli wielce zaskoczeni. I Jezus wtedy powiedział, czemu jesteście małowierni? Po co mnie w ogóle budzicie? Ale pokazywał swoją moc wielokrotnie, kiedy odpuszczał grzechy. I powiedzieliśmy sobie, że my nie możemy w żaden sposób tego zrobić. Tylko to czynił Jezus, kiedy był na ziemi. Jezus oddał swoje życie, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, grób był pusty, przez 40 dni ukazywał się uczniom, zaświadczając, że żyje. A potem co się z nim stało? Otwórzmy Efezjan.
Przepraszam. Teraz tylko podam miejsce. Efezjan, pierwszy rozdział. Przeczytam cały kontekst, bo on jest, no, żeby nie wyrywać z kontekstu. To jest pierwszy rozdział od 15 wersetu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec was, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie Jezusie, gdy wzbudził Go z martwych, posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Jest powiedziane tutaj o Jezusie Chrystusie, że został ustanowiony nad wszelką władzą. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. On ma moc i władzę nad wszystkim. Otwórzmy list Piotra, pierwszy. Trzeci rozdział, 22 werset, jeszcze 21 nawet fragment. Ona jest obrazem chrztu, to jest, ja nie rozpatruję wszystkiego, skupimy się na Jezusie, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli jest mowa o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. I co jest dalej o nim napisane? Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie, zwierzchności i moce. I Paweł w tamtym fragmencie dwóch apostołów potwierdza to samo. Jezus ma wszelką władzę, jest ponad wszelkimi mocami, i anielskimi, i zwierzchnościami wszelkimi, jakie tylko mogą być wymienione. To już się stało faktem. Teraz, co się stało z diabłem? Jaką on ma moc w ogóle? Ma czy nie ma? To skoro Jezus ma moc, to czy w ogóle diabeł działa? No bo skąd on nic nie może zrobić, to w czym jest problem? Zobaczmy, co się dzieje w kwestii diabła. Otwórzmy Ewangelię Jana. Szesnasty rozdział, od 7 wersetu będziemy czytać. Jezus przed swoją męką, przed śmiercią jeszcze, obiecuje uczniom Pocieszyciela. I mówi tak. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona kogo? Was? Świat. Czyli nie was. Ale o czym przekona świat? O grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I dalej Jezus wyjaśnia, co ma na myśli. Mówiąc o grzechu, bo nie uwierzyli we mnie.
Wiemy już, co to znaczy uwierzyć w Jezusa. To nie znaczy uwierzyć, że chodził ktoś taki po ziemi, tylko uwierzyć, że On jest tym Mesjaszem. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Ujrzeli Go po zmartwychwstaniu? Tak, ale w nowym ciele. Uwielbionego. Nie tego, który przyszedł umrzeć, ale tego, który zmartwychwstał. Takiego Jezusa już nie zobaczyli. Dlaczego? Dlatego, że to było sprawiedliwe u Boga obdarzyć Go chwałą, jak Słowo Boże mówi, za cierpienia śmierci w Hebrajczyków. Obdarzyć Go chwałą, to jest sprawiedliwość Boża. I po to Jezus przyszedł. I o sądzie, gdyż co? Władca tego świata będzie osądzony. Nie. Bo jest osądzony, został osądzony. To się stało faktem. Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. Władca tego świata został osądzony. Wyrok na niego zapadł. Jeżeli ktośkolwiek jeszcze mógł się łudzić, to już w tym momencie nie. Wyrok na szatana zapadł. Ale teraz, w takim razie, skąd jest ten problem? Skąd grzech? Dlaczego diabeł zwodzi ludzi dalej, a oni, jak on już został osądzony? Ale co jest bardzo ważne? Gdzie rządzi diabeł, trzeba zobaczyć. Otwórzmy Efezjan, 2 rozdział. Ten sam list, który czytaliśmy, to jest bardzo głęboki list, taki fundamentalny list, taki nauk, doktryn, że takie słowo użyję. Bardzo głęboki list doktrynalny. I on mówi tak w tym miejscu, Paweł, w 2 rozdziale od 1 wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Naśladując kogo? Władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w kim? W synach opornych. Diabeł nie ma mocy nad kwiatkami, bratkami, nad deszczem, bo jak chciał zesłać wiatr na zabić dzieci Hioba, to kto musiał wyrazić zgodę? Bóg. On kichnąć nie mógł. Musiał najpierw czapkę zdjąć i poprosić, tak już kolokwialnie mówię, czy może coś zrobić. Jeżeli to grało z Bożym planem, to Bóg dozwalał na pewne rzeczy, ale zawsze Jego chwała musiała z tego być. I w wypadku Hioba na koniec wiemy, że też Bóg sobie z tego chwały odebrał. I to pełną chwałę. Dlatego musimy zobaczyć, kim jest diabeł, że to jest stworzenie Boże, a stwórcą jedynym jest Bóg. Ojciec, Syn i Duch. Nie ma innego Boga. Więc On jest ponad wszystkim. Dlaczego? Bo On wszystko stworzył. I diabeł został osądzony, ale on wciąż działa w kim? W ludziach, którzy nie chcą być poddani Jemu? Nie. W synach opornych. W ludziach, którzy nie chcą się podporządkować Bogu. On w takich ludziach działa. I gdzie działa? W ich umysłach. On decyduje o ich decyzjach, o tych, jakie mają myśli, jak to się potem przeradza w ich czyn. Ale on działa wspólnie z tym, co człowiek pragnie. On wykorzystuje złe pragnienia człowieka i często powoduje, że ten człowiek jest jeszcze gorszy. W różny sposób, bo on wykorzystuje to, na co każda osoba, która jest oporna, jest łasa. On po prostu dokarmia te rzeczy i działa. Natomiast Paweł mówi, wy również tak chodziliście. Ale co? Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez opadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Ożywił w sposób, to chodzi o to, że ożywił, to znaczy z powrotem przywrócił do relacji ze sobą. Człowiek martwy, tak mówiąc duchowo, to jest osoba oddzielona od Boga. On może żyć w ciele, ale on jest martwy duchowo. Dlaczego? Że jest oddzielony od Boga. Natomiast ożywił, to znaczy przywrócił do społeczności z Bogiem. Czyli widzimy, że po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dokonały się dwie rzeczy. Jezus na powrót otrzymał władzę
I teraz jako Bóg i zmartwychwstały jeszcze człowiek, bo Jezus jest teraz Bogiem i człowiekiem. Zasiadł po prawicy i jest mu wszystko poddane. A jeśli coś mu jest wszystko poddane, to czy jest jakaś równoważna siła, która by mogła z nim walczyć? Biblia mówi, że nie, bo on jest jedynym, któremu zostało wszystko poddane. Więc jakakolwiek siła jest, czy duchowa, czy moc, jakakolwiek by wielka nie była, to jest mu poddana. Więc nie ma równoważnej siły, nie ma walki między ciemnością a światłością i raz się w tę stronę przychyla, raz tę. To jest nauka niebiblijna, pochodząca z religii wschodu, gdzie dwie siły, yin i yang, walczą ze sobą i przesilenia czasami są. Kto trochę się tym interesował, ja tak w skrócie mówię, ale to są religie wschodu. Biblia nigdzie nie uczy, że jakakolwiek walka równoważnych sił się toczy. A wręcz czytamy, Paweł mówi, że jeżeli położymy ufność w Bogu, to tak naprawdę kładziemy ufność w kimś, kto jest nie do pokonania i kto ma władzę i wszystko mu jest poddane. Więc tak naprawdę jest głupcem ten, kto się poddaje komuś innemu. Ale również śmieszne jest, jeśli ktoś uważa, że jest druga moc, która równoważna jemu, która może zwyciężyć w jakikolwiek sposób lub jest zagrożeniem dla Boga. Dlaczego? Bo Biblia nie potwierdza tego. I teraz patrząc na te prawdy, że Bóg jest jedynym władcą, że Jezus Chrystus ma wszelką moc i Jemu są poddane te moce, tak jak wczoraj sobie powiedzieliśmy, jeśli ktoś coś robi w imieniu Jezusa, to tak naprawdę musi mieć świadomość, że nie On to robi. Ale Bóg przyznaje się do tego, którego posłał. I tak naprawdę te moce, które są posłuszne Jezusowi, a nie nam. Bóg sobie chwałę z tego odbiera, nie my, ale my możemy być sługami z racji tego, że jesteśmy podporządkowani Bogu i mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi. Musimy znać swoje miejsce w tym wszystkim i nie myśleć o sobie więcej niż jesteśmy. A teraz, patrząc na tamtą naukę, toczy się duchowa walka. Raz wygrywają dobrzy, a raz źli. Raz czarni, buchający siarką, raz dobrzy, którzy pachną inaczej. Cały czas powołuje się na te książki, bo one są dla niektórych takim motto tego wszystkiego. To są bardzo znane książki i czytane przez ludzi, którzy są jak gdyby przyjęli te nauczanie. Dla nich to jest taka pewny wyznacznik tego, co się dzieje. I teraz popatrzmy na to, jak wygląda duchowa walka w wykonaniu uczniów. Czym ona jest? Czy jest ona wiązaniem mocy ciemności? Czy w ogóle Biblia o tym wspomina? Bo wiemy już, że Biblia nie wspomina o kolejnych apostołach. Tak? Było 12. Świadectwo o nich jest nawet w Nowym Jeruzalem, gdzie 12 kamieni nosi imiona 12 apostołów Baranka. Ci, którzy się sami powołują, to są apostołami dla samych siebie lub dla tych, którzy ich słuchają. Nigdy dla Boga, bo Bóg zawsze ustanawiał tych, których chciał posyłać. Nigdy oni sami. Zobaczmy, jak wygląda duchowa walka. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, już na samym początku, rozdział 4. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że Piotr, apostołowie musieli stanąć przed radą, która zabroniła im mówienia o Jezusie Chrystusie, o tym, że On jest tym Mesjaszem. Zabroniono im. Natomiast Jezus im nakazał, idźcie, głoście. Więc oni mieli dylemat. Albo będziemy słuchać rady, albo będziemy słuchać Jezusa. Dokonali wyboru. W tej sytuacji nie możemy was słuchać, bo stoimy w sprzeczności z Bogiem. I będziemy dalej mówić. Ale spłynęło to po nich, tak mówiąc, no nie do końca. Zobaczcie od 23 wersetu. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli. Pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy przeżyli napełnienie Duchem Świętym, w efekcie którego stali się dziećmi Bożymi przez Ducha, który ich zapieczętował.
I oni modlą się do Boga. Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim jest. Modlą się do Tego, który słowem wszystko stworzył. Któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy, książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. I zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. I kto? Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, tymi, którzy nie uwierzyli. Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wzrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Czyli co tu przyznają uczniowie? Że to, co się wydarzyło z Jezusem, nie było przypadkiem. To był plan. To nic się nie wydarzyło poza Bożą kontrolą. Ale w czym jest problem? A teraz, Panie, spójrz na ich pogróżki. I dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Boże. Gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Ty! Ja tu w ogóle nie widzę ich. Ja cały czas widzę Boga, który może wszystko i ludzi, którzy proszą, Panie, działaj. Oni nic nie wiążą. Oni żadnych wrót nie zamykają. Ich modlitwa nie ma żadnej mocy. To jest prośba, zwykła rozmowa z wszechmogącym Bogiem, który jest ich Ojcem. Boże, zrób coś. Po prostu zrób coś. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęśli się. No, sprawdzam, czy jesteście czujni. Nie oni się zatrzęśli. Bo często jest tak, miejsce się nie trzęsie, tylko trzęsą się ci, co mocą zostają napełnieni. Natomiast tu się zatrzęsło miejsce, nie oni. Na którym stali. A oni zostali napełnieni Duchem Świętym i też nie czytam, żeby robili coś, czego nie widzę w Piśmie, ale robili coś, co ja w wielu miejscach widzę w Piśmie. Głosili z odwagą Słowo Boże. Kto im pomógł? Czyja siła przeważyła? Czy w ogóle cokolwiek przeważyło? Wszechmogący, który ma wszelką władzę, napełnił ich Duchem Świętym, a oni w mocy tego Ducha poszli i głosili Słowo Boże. I co? I nagle wszystkie wrota się otworzyły. Nie, dalej jest napisane, że byli zabijani, kamienowani, mordowani, ścinani. Ale mimo tego, że ginęli, z odwagą głosili Słowo Boże. Bo władca tego świata został osądzony. I każdy, kto chce, może uwierzyć. A oni byli wyłącznie sługami tego Boga, do którego się modlili, który ma wszelką moc i który im to umożliwił. Jak wygląda duchowa walka? Duchową walkę kto prowadzi? Oni? Nie. Bóg podjął decyzję, napełnił ich Duchem Świętym, a oni poszli i głosili. I ten, kto miał uwierzyć, uwierzył, kto nie chciał uwierzyć, nie uwierzył. Bo Duch Święty po to został posłany, żeby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Bitwa została już wygrana. A oni potrzebowali odwagi, żeby głosić Słowo Boże. I jedynym, który im mógł to zapewnić, był Bóg, a nie ich modlitwa. Oni, modlitwa nie jest serią zaklęć. Jest to rozmowa z Bogiem. Ja rozmawiam z kimś, kto jest tak realny jak my tutaj, tylko że go nie widać. Ja rozmawiam z kimś, kto siedzi i ma wszelką władzę i mówię, daj mi siłę, żebym mógł zrobić to czy to.
Ale to ty jesteś tym, który rozkazuje, tak jak wczoraj sobie powiedzieliśmy. Więc walka duchowa nie polega na tym, że ja coś robię i że mój duch, ten duch, którego mam, ja teraz w tym duchu, to ja jestem podłączony do mocy, do takiego kontaktu z mocą i teraz dopóki jestem przy tym kontakcie, to ja mogę wszystko. Ważne, żeby mnie nie odłączyć od kontaktu. Nie ma czegoś takiego. My przez swoje posłuszeństwo pozwalamy się Bogu używać, ale to On ciągle działa. I nie ma przechyłów mocy. On już zwyciężył. Już jest królem, a diabeł już jest pokonany. Nie ma walki dobra ze złem. Ona się odbywa w sumieniach ludzi, którzy mogą podjąć decyzję dzięki temu, że Bóg dał im rozum i sumienie. Więc jeżeli ktoś uwierzy, podejmie decyzję, to nie jego chwała z tego, tylko Boga, który mu dał możliwość zrobić to. Nie daje to żadnego udziału w zbawieniu. Nasza decyzja jest łaską Bożą, który dał nam mózg, rozum do definiowania pojęć i sumienie, które ma każdy. Nie czytam tutaj o duchowej walce, w której zamykamy i otwieramy wrota ciemności. Nie czytam tego. Oczywiście można powiedzieć, a skąd wiesz, co tam jeszcze modlili się? Studiowanie Biblii nie polega na tym, że będziemy interpretować to, co nie jest napisane, tylko to, co jest. I gdyby walka taka, jak jest opisana przez tych, którzy ją głoszą, była biblijna, to mielibyśmy tu pełno informacji o tym, jak mamy toczyć walkę biblijną. Niestety ona została zapożyczona ze Starego Testamentu, z tego, jak Izraelici walczyli z tymi narodami, jak oblegali miasta. Niestety z przykrością muszę rozczarować tych, którzy próbują to jak gdyby utożsamiać. Tam to było wszystko fizycznie. I nigdzie Biblia nam nie mówi, że mamy prawo jakiekolwiek przenieść to tutaj teraz na duchowe rzeczy. To był Izrael, on walczył o konkretny teren. Bóg jest Panem całej ziemi i nie musi o żaden teren walczyć. Tym bardziej my dla Niego nie musimy. Po co walczyć o coś, co On już ma? I tylko kwestia czasu, kiedy to będzie widać. A jeżeli Bóg dopuszcza zło, to wiemy doskonale, dlaczego i jaki ma plan. Idźmy w następne miejsce. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. W rozdziale 16. Mamy rozdział 16 i od 19 wersetu mamy pewne wydarzenie. Była sytuacja, w której Paweł w imieniu Jezusa, już wiemy, co to oznacza w imieniu Jezusa, wypędził ducha wieszczego z dziewczyny, która przynosiła tym, mówiąc o przyszłości, wróżąc ludziom, przynosiła zysk, bo ona była niewolnicą. I przynosiła zysk swoim panom. I on wypędził tego demona. I kiedy zobaczyli ci właściciele tej dziewczyny, że przepadła im kasa, to oskarżyli apostoła Pawła i Sylasa, który z nim był, o przewrót, o sianie fermentu w mieście. I stawili ich przed pretorów. Ci, nie przesłuchawszy kompletnie ich, zachowali się jak naprawdę bardzo po amatorsku, co potem wyszło im nie na bardzo dobrze, bo Paweł był Rzymianinem, miał obywatelstwo rzymskie, ale co się stało? Paweł trafił do więzienia. Tak? Przeczytajmy ten fragment, zobaczmy. Od 23. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. Wewnętrzny loch to jest taki, który nie miał okien. To informacja.
A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Ci, którzy tam byli. I znowu czytam, że oni modlili się i śpiewem wielbili Boga. W sytuacji, w której ktoś by rozpaczał, powiedział, Boże, to ja już nie wiem, to co ja umrzeć mam? Mieli powód do tego, żeby zastanawiać się, posłałeś nas, a teraz co my tu robimy? Oni modlą się i wielbią Boga. I teraz ktoś może powiedzieć, skąd wiesz, może właśnie w tej modlitwie wiązali moce ciemności. Gdyby tak było, to by było napisane. Bo to jest tak istotna informacja, że Słowo Boże nie mogłoby jej pominąć. Przecież to jest kwestia strategicznej walki duchowej. To tak jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak Biblia mogłaby pominąć zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który to jest fundament? Jeżeli mamy przejąć jakieś, wprowadzić kogoś w jakiś milenium, czy związać jakieś moce ciemności, żeby świat dla Pana, żeby wszystko było zamknięte i tylko moce jasności władały ziemią, ale my tego nie czytamy tutaj. Więc nie interpretujmy więcej niż jest, a przyjmijmy, co to znaczy modlitwa w kontekście całego Słowa Bożego. Rozmowa z Bogiem i prośba o siłę do wytrwania w doświadczeniu. I wielbili Boga śpiewem. Więc oni spokojnie oczekiwali na rozwój wypadków, modląc się do Boga, żeby dał im siłę. Bo tym jest modlitwa, jak przeczytaliśmy wcześniej. W doświadczeniach i trudnościach. Zaraz sobie przejdziemy do tego dalej, żeby jeszcze bardziej pokazać, czym ta modlitwa jest. Modlili się i wielbili Boga. I co się stało? Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. Czyli nagle zatrzęsła się ziemia. Bóg zareagował, robiąc trzęsienie ziemi, tak, że się wszystkie drzwi otworzyły. Natomiast co jest bardzo ważne? Czy czytacie tutaj, że stało się to w wyniku tej modlitwy? Czy to jest napisane? Nie. Oni modlili się upając. Nie jest napisane, że w wyniku modlitwy zatrzęsła się ziemia. Więc jeżeli ktoś tak mówi, to jest to jego interpretacja. Bo Biblia mówi, że w tym czasie się zatrzęsła ziemia. Ale tekst wskazuje, że to była decyzja Boga, który podjął właśnie taki zamiar i go przeprowadził. I teraz ważne jest, że odpowiedź, dlaczego tak się stało, jest dalej, nie wcześniej. Dlaczego? Dla kogo to było świadectwem, że ta ziemia się zatrzęsła i żaden więzień nie uciekł? Bóg miał plan dla tego stróża. Paweł nie trafił do więzienia od tak, tylko trafił, żeby stróż usłyszał Ewangelię. Zauważcie, gdzie jest, czy stróż, czy Paweł widzi tego stróża? Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Sylasa i Pawła. Było ciemno. Paweł go nie widział, że się chce zabić. Paweł wiedział, że on się chce zabić, ale nie widział tego oczami. Bóg mu to powiedział. Mamy kolejny cud. Ale to jest suwerenna decyzja Boga za każdym razem. Paweł nie ma w tym żadnego udziału. Dlaczego? Bo nie jemu się chwała należy i nie on ma moc, a Bóg. On jest mu posłuszny. Więc jak wyglądała walka duchowa w tym momencie? Że tak nazwijmy to, bo to taki umowny zwrot. Na czym polegała walka duchowa tutaj? Na tym, że Paweł chciał przetrwać to doświadczenie. Chciał je przejść zwycięsko i nie poddać się strachowi, panice. Chciał zaufać Bogu. Modlił się i śpiewał pieśni wraz z Sylasem. I wszyscy ich słuchali. Był świadectwem również dla tych ludzi, którzy go otaczali. Więc walka duchowa nie polegała na tym, że on gromił moce, żeby miasto było wyzwolone, tylko modlił się, żeby sam przeszedł to doświadczenie. Zwycięsko. Walka duchowa
odbywała się w Pawle. Przejdę zwycięsko, czy ulegnę? Bo tu nie zawsze zwycięsko przechodzimy próby. I po to potrzebujemy wsparcia Bożego. Ale walka się toczy w nas. I jest to nie walka, że demony, wiecie, walczą tutaj. Anioł, który, mój anioł walczy z aniołem ciemności. Tylko to jest walka w moim sumieniu. W mojej duszy. Moje decyzje, które podejmuję. Moje sumienie, które jest czułe. Ja chcę przejść zwycięsko, bo chcę być posłuszny Bogu, bo znam Jego wolę. Ja nie czytam nigdzie o takiej walce duchowej, jaką proponują właśnie zwolennicy tego ruchu. Nie czytam tego. A te miejsca są używane przez niektórych. Przejdźmy dalej. Kiedy Paweł siedzi w więzieniu, pierwszy rozdział listu do Filipian. Paweł siedzi w więzieniu. I co pisze na temat swojego uwięzienia? Nie mówi, że coś było nie tak z nim, że mu czegoś zabrakło, że on trafił do więzienia. Nie, on mówi tak, od 12 wersetu. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bezbojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wierząc, że jestem tu, by bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. I skupmy się na tym, jaka jest postawa Pawła w więzieniu. Czy on toczy tam jakąś walkę? On się skupia na Ewangelii. I na tym, żeby przetrwać ten czas, nie ulegając słabościom. A wierzący modlą się o siłę dla niego. Nie o związanie mocy nad nim, ale żeby ten brat miał siłę do walki z problemami. Nie wszyscy to robią, ale są tacy, którzy to robią. Co więcej, widząc to, co się dzieje z Pawłem, sami są odważniejsi. Walka się odbywa w każdym człowieku wierzącym. Ona się toczy ciągle. To jest walka z naszymi słabościami, z naszym grzechem, z naszą cielesnością. Ta walka się wciąż toczy, dopóki jesteśmy w tych ciałach. Diabeł nas może oszukiwać, ale nie toczy się walka, o której czytamy, że walczą moce ciemności, a my jesteśmy tutaj wstawiennikami, którzy się wstawiają w modlitwach i moce ciemności są słabieją, im my mocniej się modlimy. Im my słabiej się modlimy, to te moce wzrastają w sile. Ja tego tu nie czytam. To jest fajne. To jest dużo mniej atrakcyjne. Bo to się sprowadza do codziennej walki z grzechem, a tam to się sprowadza do wyimaginowanej potężnej wojny i gry, w której jestem kimś. Tam to jest przyjemne, to jest prozaiczne. Proza życia. Otwórzmy list Jakuba. Dwa ostatnie miejsca chciałbym poruszyć. Kiedy w życiu wierzących pojawia się grzech, to znaczy, że kto wygrał? Stary człowiek. Tak? Stary człowiek
grywa, bo człowiek się poddaje wtedy nie Duchowi Świętemu, a swojej cielesności. I teraz Jakub wyraźnie mówi, co się ma stać. Diabeł musi uciec. Tak? Bo mówi, diabeł ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. W jaki sposób mamy się przeciwstawić diabłu? Bo tu jest mowa nie o wszystkich, tu jest mowa o tych, którzy grzeszą, którzy trwają w grzechu. To jest bardzo konkretna sytuacja w życiu osoby wierzącej. Jak się przeciwstawić diabłu? Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Jak się zbliżyć do Boga? Przecież On jest w niebie. O co chodzi? Dalej Paweł, Jakub mówi, obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, płaczcie, niech śmiech wasz w żałość się obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I dalej mówi w praktyce, nie obmawiajcie jedni drugich. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon lub osądza zakon. Nie chodzi tu o osądzenie czyichś uczynków. Chodzi o osądzenie osoby i obmówienie jej za plecami. Należy rozdzielić, bo osądzać uczynki ludzi mamy jak najbardziej prawo, żeby im zwrócić uwagę. Osądzać człowieka i skazywać go, że z ciebie nic nie będzie, nie mamy prawa, bo sąd należy do Boga. Należy te rzeczy rozdzielić. Ale na czym polega walka w cudzysłowie duchowa? Na czym polega, że diabeł ma uciec? Od kogo on ma uciec? Od nas? Co jest tu napisane? Zbliżcie się do Boga, a diabeł od was ucieknie. On się Boga boi, nie nas. Ale w jaki sposób możemy zbliżyć się do Boga, jeśli grzeszymy? Mamy pokutować. To jest ta walka, ona się ma odbyć w nas. To my musimy chcieć pokutować. Nie jest łatwo zaprzeć się siebie, przyznać się, tak zgrzeszyłem i szczerze pokutować przed Bogiem. Zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie. I wytłumaczenie. I to jest ta walka. Ona się odbywa wewnątrz człowieka, w sumieniu. Nigdy na zewnątrz, gdzieś w jakichś sferach duchowych. Diabeł ma na nas wpływ. On nam może proponować pewne rzeczy. Natomiast nie może nas do nich zmusić, bo my do niego nie należymy. To jest tak jak z umową. Ktoś ci daje umowę do podpisu i może cię namawiać, jak bardzo chce, ale podpis musisz złożyć sam. Nikt za ciebie nie ukradnie, nikt za ciebie nie oszuka, nikt za ciebie nie skłamie. Musisz zrobić to ty. I to jest ta walka. Ale nie taka, o jakiej można usłyszeć, o której wspomniałem. I ostatni fragment, który tutaj przeczytałeś, to jest z listu do Efezjan, tak? W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Mamy się umacniać w mocy Jego. Czyli Pan ma moc, nie my. My możemy się umacniać w Jego mocy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż toczymy bój nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I dalej mówi tak, dlatego właśnie, że to jest taka wojna, weźmijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Wy macie się ostać. To jest twoja indywidualna walka. Nie za innych. To ty walczysz. Ty walczysz przeciwko temu, co ci diabeł wkłada do głowy. W czym próbuje cię oszukać. W zasadzkach diabelskich. Kiedy przechodzisz doświadczenie i próbę, prześladowanie, ktoś ci ubliża, chciałbyś od tego uciec. Żeby to się szybciej skończyło. I często idziesz na kompromis. Ale nie wygrywasz. Dlaczego? Dlatego, że zbroja składa się z czego? Z prawdy, w którą wierzymy.
ze sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie, nie w nas. W gotowości do świadczenia o Jezusie Chrystusie. Ale sami musimy być świadectwem. Starczy, która jest tym, w co wierzymy i w kogo wierzymy. Z przyłbicy, która jest zbawieniem, bo mamy je w Chrystusie Jezusie, obiecane, a Bóg jest wierny. I miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I mówiąc tak w przenośni, bo to jest przenośne, tak? Jeżeli nie znasz Słowa Bożego, to tak jakbyś wziął miecz do ręki i nie umiał się nim posługiwać. Krzywdę sobie zrobisz. I nic ci to nie pomoże. Nie dość, że sobie możesz zrobić krzywdę, to jeszcze się nie obronisz. Niektórzy, nie znając Słowa Bożego, biorą, wyrywają wersety z kontekstu i walczą. Żeby móc walczyć i móc wiedzieć, czym jest ta wiara, czym jest ta sprawiedliwość, czym jest, po co jest zwiastowanie Ewangelii. Musimy znać Słowo Boże. I gdzie się odbywa ta walka? Jaka to jest walka? Toczymy bój nie z krwią i z ciałem. W czym jest problem? Że to się toczy wewnętrzna, duchowa walka we wnętrzu człowieka. Jeżeli ktoś nam ubliża, to my nie walczymy z tym człowiekiem. To nie on jest naszym wrogiem. Wrogiem jest ten, który go wykorzystuje. I my, widząc to, mamy świadomość, z kim walczymy. Wiem, człowieka można zabić. Ktoś napada, w łeb, nie ma go. Problem minął? Nie. Będzie następny. Ale jeśli duchowo zwyciężysz, jeśli dasz odpór temu diabelskiemu atakowi, to czy ich będzie tych ludzi 5, 10, oni mogą dalej żyć, ale ty jesteś zwycięzcą, bo ty nie walczysz z człowiekiem. Nie walczysz ze zwykłym ciałem, tylko z tą pożądliwością, która w nas jest. A ona się nierozerwalnie przeplata z wewnętrznym, tym duchowym człowiekiem, ale tym cielesnym. I toczy się walka. W ludziach nieodrodzonych walka się żadna nie toczy. Oni są, jak czytaliśmy, we władzy. Synowie oporni. Oni robią, żyją jak chcą. Im się wydaje, że oni kreują swoje życie. Bo tak jak siostra mówiła, nie ma środkowej drogi. Nie możesz być po środku. Albo jesteś po stronie Boga, albo jesteś sługą diabła. Nie możesz być sługą swoim. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że człowiek wierzący, odrodzony, w nim się toczy wewnętrzna walka. Bóg daje nam moc do życia w czystości, dał nam swego ducha, o którym Piotr mówi, dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, a my teraz mamy dołożyć starań. Dlaczego? Bo otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tak żyli. Ale nie czytam tutaj, że chodzi o wiązanie tych mocy ciemności w jakiś inny sposób. Tu chodzi o zwycięstwo w moim życiu w podejmowaniu decyzji. W tym, czy będę miał odwagę głosić Ewangelię. W tym, czy wiem, w co wierzę. I kiedy przychodzi diabelskie oszustwo, jakaś inna nauka, to ja się zaczynam chwiać, a może ja źle wierzę. Czy ja wiem, w co ja wierzę. Czy wiem, komu zaufałem. I czy wiem, na czym polega trwanie w Panu. Na czym polega trwanie w Panu. Bo to się często mówi. Chcę trwać w Panu. Miłuję Cię, Jezu. Chcę codziennie o Tobie rozmyślać. Chcę codziennie się modlić o Tobie. Wszystko pięknie. Ale co to znaczy? Jak można, nie wiem, jaki jest widoczny efekt i widzialny skutek miłowania Pana? Owoce, tak. Otwórzmy list Jana, pierwszy, na sam koniec, żeby to podsumować. List Jana, pierwszy. I drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli kto zgrzeszył,
A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. I teraz te miejsce, które dla nas jest najistotniejsze. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Po czym poznać, że znam Jezusa? Po czym poznać, że mam miłość do Jezusa? Jak Jan dalej mówi, kto miłuje, czego przestrzega? Przykazań. I teraz jest pytanie. Czy wiesz dokładnie, co robić, jak żyć, żeby było widać w twoim życiu to, co mówi Jan? Czy wiesz? Czy jesteś stuprocentowo przekonany, że to, co robisz, to jest właśnie to? Przestrzeganie jego przekazań. Skąd to wiesz? Tak. Ale żeby to wiedzieć, to trzeba ją znać. Bo łatwo jest wyrwać jakiś fragment, gdzie powiedział, Pan do mnie przemówił. Ale ja nie o tym mówię. Bo czasami jest tak, że jakimś krótkim zdaniem Pan przemawia. Wczoraj nawet rozmawialiśmy o tym. Czy tak, czy tak. Czasami jednym zdaniem Bóg przemawia, ale nie o tym mówimy. Dlatego, że do jednego dziś Bóg tym słowem tak przemówił, a do drugiego inaczej. Czy to znaczy, że Bóg jest raz tak? Że te słowa można sobie rozumieć, jak się chce? Nie, nie o tym mówimy. Mówimy o rzetelnym zrozumieniu tekstu, że w każdej sytuacji on to oznacza. A przemawianie do Boga do nas naprawdę jest różne. Biblia jest taką księgą, przez którą Bóg przemawia w różny sposób. Ale my mówimy o fundamencie. O fundamentalnym zrozumieniu prawd biblijnych, które są tak i amen. Bo Duch Święty nie może tobie powiedzieć co innego, a potem dla mnie ten sam werset powiedzieć i to jest co innego. I wiesz, i ty, i ten masz, ja mam rację, bo nam to Duch objawił. Bóg nie jest jednocześnie tak i nie. Jedna jest prawda i jedna jest wykładnia Ducha Świętego. Pytanie tylko, czy my właściwie rozumiemy tekst, czy my go po prostu traktujemy indywidualnie. I teraz jest pytanie. Warunek przestrzegania przykazań. Warunek posłuszeństwa Bogu jest dla wszystkich. Tak? Prawo Boże nie jest inne dla każdego z nas, bo Bóg jest święty i jeden. I jego standard świętości jest jeden. Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. Jezus zostawił nam przykład do naśladowania. Jak mamy żyć, jak mamy się odnosić do ludzi, jak mamy się odnosić do tych, którzy są nam nieprzychylni. I teraz ważna jest jedna rzecz. Każdy musi w sercu swoim odpowiedzieć. Jaka walka się w nim toczy? I czy on doskonale wie, czego Bóg od niego oczekuje? Co to znaczy miłować Boga, przestrzegając jego przykazań? Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest w stanie otworzyć słowo i przeczytać, o tego Bóg ode mnie oczekuje na co dzień. To jest standard uświęcenia w moim życiu. Bo tak mówi Słowo. I powinien być tutaj stuprocentowo przekonany. Jeżeli będziemy wiedzieli, jak żyć, wtedy będziemy zwycięzcami w codziennych potyczkach życiowych. Ale pamiętajmy jedno. Nie ma duchowej wojny, bo Jezus już zwyciężył. Aniołowie ciemności już są poddani, zostali pokonani. I wyrok na nich zapadł. Nie toczy się siła walka między ciemnością i światłością, gdzie jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Nie mamy żadnej mocy, żeby wiązać bramy piekieł, żeby wiązać moce ciemności, że aniołowie są osłabieni, bo my się modlimy. Tego nie czytam. Ale czytam jedno. Toczy się życiowa walka w każdym z nas. W naszym sumieniu, w tym, że musimy słuchać często podszeptów diabelskich, bo on jak złodziej chodzi, jak lew ryczący chodzi, Piotr mówi. Kiedy on przychodzi? Kiedy był problem w Tesalonice? Pamiętacie, jaki był problem w Tesalonice? Był taki, że Paweł głosił Ewangelię, odszedł i były prześladowania. I Paweł martwił się, czy oni nie zostawili Chrystusa z powodu prześladowań. I posłał do nich Tymoteusza. Tymoteusz przyszedł, mówi, trzymają się. Paweł mówi, ja się cieszę. Żyję teraz. Mało wiary miał? Że się martwił? Nie! On wiedział, jakie jest niebezpieczeństwo. I wiedział, że ta walka się toczy w każdym z tych wierzących. Modlił się o nich. Ale co? Ja wiążę moce ciemności nad Tesaloniką, tak? Nie.
On mówił, Panie, daj im siłę, żeby wytrwali. Wy się modlicie o mnie, ja o was. Żeby Ewangelia mogła być głoszona, żeby nie zaznała szkody. Walka się toczy, ale nie taka, o jakiej czytamy. Nie bierzemy udziału w żadnej wyimaginowanej wojnie rodem z gier komputerowych. Nie mamy żadnej mocy bez Chrystusa. To On ma moc, a my jesteśmy Mu posłuszni. I kiedy jesteśmy Mu posłuszni Jego Słowu, zwyciężamy w codziennym życiu. W tym szarym życiu. Nie szukajmy wyimaginowanego świata, a trzymajmy się tego, co mamy. To jest prozaiczne, ale realne. Tamto jest wspaniałe, ale wyimaginowane. Bądźmy gotowi na realne przyjście Chrystusa, wtedy, kiedy On przyjdzie, a nie wtedy, kiedy my Mu coś przygotujemy.